Marcinka. Proszę Państwa, w sprawie zaopiniowania koncepcji zagospodarowania obiektu Jadranowskiego Przyjęcia Skarba Polskiej, paragraf 1. Opiniuje się pozytywnie koncepcję zagospodarowania ogródka Jordanowskiego przy ulicy Salwatorskiej przesłaną 19 sierpnia 2013 roku przez perspektywa pracownia projektowa spółka ZOO z zastrzeżeniem rezygnacji z utwardzenia nawierzchni przejazdu miejską kółkową, zamówienia urządzenia określonego numerem 5 na huśtawkę jednoosobową, rezygnacją z jednego kosza na śmieci, a także wprowadzenie jako nawierzchnia bezpieczna pod urządzeniami nawierzchni z piasku z możliwością zamiany na nawierzchnię bezpieczną syntetyczną. Ponadto postulujemy wykorzystanie istniejącego regulaminu prawnego. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Uchwałą podejmuje się zgodnie z kompetencjami. Tytułem komentarza i wyjaśnienia do tej uchwały. Problematyka zagospodarowania ogródka Jordanowskiego przy ulicy Salwatorskiej była dyskutowana przez nas wczoraj na komisji. Od wczorajszego popołudnia sytuacja dynamicznie się zmieniała. Wczoraj te postulaty, które tutaj zostały zawarte jako zastrzeżenie, zdecydowaliśmy w trakcie komisji, że są warte uwzględnienia. Natomiast sama koncepcja, którą otrzymaliśmy w dniu dzisiejszym, poprawiona, ale zarazem też zwiększająca ogólną powierzchnię ogródka, z przyczyn obiektywnych, jak tutaj przewodniczący ustalił, najprawdopodobniej nie znalazłaby akceptacji w Wydziale Architektury. W związku z tym jesteśmy poniekąd zmuszeni, tutaj czasem upływającym i zbliżającą się jesienią, do zrezygnowania z ogródka, który wykraczałby poza jedną działkę, na którą mamy zgodę uzyskaną w Centrum Wydziale Architektury. Jesteśmy zmuszeni do ograniczenia terenu projektowanego ogródka do jednej działki. Zmiana tutaj taka będzie na niekorzyść jedynia, to, że zamiast trzech huśtawek będą dwie huśtawki, czyli będzie powiedzmy sobie taki stan faktycznie, jaki teraz jest, bo tutaj dwie huśtawki są. Jeszcze uchowały się, bo to duże urządzenie zabawowe jest już od kilku miesięcy zdemontowane. Reszta to jest natury technicznej, rezygnujemy z tego utwardzenia, ponieważ panie tutaj wrysowały nam drogę przeciwpożarową. A nie mamy żadnego dokumentu, który potwierdzał jego istnienie, ale zakładając nawet, że ta droga faktycznie przebiega przez tę działkę, to nie widzimy konieczności finansowania wprowadzenia drogi przeciwpożarowej ze środków przeznaczonych na ogródki. Tak samo istnieje już tutaj za naszymi oknami nawet regulamin placu zabaw, zdaniem komisji wyrażonym tutaj przez grupę radnych jest możliwość i zasadne jest przeniesienie remontowania nowego. Tak samo nie ma potrzeby dwóch koszy, bo na stosunkowo niedużym obszarze wliczając kosze pod oknami tutaj rady dzielnicy byłoby 5 koszy na śmieci, więc takie. Tak samo zamiana tej postulowanej przez pani projektujące nawierzchni syntetycznej na nawierzchnię z piasku nie wynika z oszczędności, ponieważ syntetyczna nawierzchnia to jest bardzo duży koszt, zwłaszcza przy większych powierzchniach. Kwadratowy ponad 300 zł. Środkami dysponujemy ograniczonymi, więc wydaje nam się, że nawierzchnia z piasku z ewentualną możliwością zamienienia na syntetyczną jest właściwsza niż cała syntetyczna. Jeżeli ktoś chciałby się zapoznać, to proszę, tutaj są, tu jest pierwotny projekt ograniczony do jednej działki. Tutaj jest nadesłany w dniu dzisiejszym zwiększający wejście także w drugą działkę, czyli dojście powiedzmy sobie do ścian gimnastycznych. Ja bym zaproponował, żeby tutaj przesłaną 19 sierpnia 2013 roku zgodną z załącznikiem graficznym i podłączony załącznik graficzny, dlatego że dla Zikitu nic nie oznacza przesłaną 19 sierpnia, bo oni nie otrzymali tej dokumentacji. Pewnie się zgadzam. To trzeba potraktować jako poprawkę.
doprecyzowuję, to o który projekt chodzi, bo jeden dostaliśmy z 19, drugi dostaliśmy z 10. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania, uwagi? Proszę bardzo. Nie ma. Proszę Państwa, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za uchwałą w proponowanym brzmieniu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, stwierdzam, że uchwała została przyjęta.